Otóż moglibyście odłączyć gaz, kasę za gaz Putinowi w 3 minuty i postawić na atom i węgiel, którego przecież sami mamy bardzo dużo. Jednak nie chcecie tego zrobić z prostego powodu. Po pierwsze, musielibyście przyznać się do ideologicznego błędu. Zresztą jak tam emisja CO2 w Europie w czasie trwania wojny, jak nie potrafiliście powstrzymać tej wojny. Ale drugi powód jest taki, że po prostu fajnie się przylepiliście sobie ukraińskie wstążki, aby dać ulgę własnemu sumieniu. Jednak nie chcecie wstrzymać kasy Putinowi. A ja zresztą wiem dlaczego. Razem z nimi robicie dalej ogromne deale. I wystarczy spojrzeć na listę firm. Sprawdziłem te największe rosyjskie, putinowskie projekty. Arktyczny LNG, udziałowcy z Francji, Woodstock Oil, udziałowcy z Holandii, Amurski Zakład Przetwórstwa Gazu z Włoch, Zakład Przetwórstwa Gazu w Ustlunga, Gazprom i Niemcy. No i co? Jak tam budujecie, jak tam dbacie o praworządność razem z Putinem i z Rosją? Jak widać, cenicie sobie bardziej swoją wygodę niż życie ukraińskich dzieci. I to są te europejskie wartości, o których tyle razem tutaj w tej Izbie wspominaliście.